Stacja Chałupki pusta, a w położonym kilka kilometrów stąd Boguminie ruch jest spory. Przez Bogumin przejeżdża dziennie 3 razy więcej pociągów niż przez ostatnią po polskiej stronie granicy stacją kolejową. Miłośnicy kolei domagają się, żeby do rozkładu jazdy powróciło połączenie tych 2 miast. A nie ma w ogóle transportu publicznego między na przykład subregionem zachodnim, a Ostrawą, Boguminem, Opawą czy Cieszynem na przykład tam. Także jest kompletnie rozbicie. Jeśli człowiek nie ma samochodu, to praktycznie lub zdrowia na rower, bo nie każdy go ma, no to może się pożegnać praktycznie z podróżowaniem do Czech. Faktycznie da się pomiędzy Boguminem a Chałupkami przejechać na rowerze. Podróż pociągiem trwa 6 minut, a dystans to niespełna 5 kilometrów. Jednak Koleje Śląskie od około 1,5 roku zatrzymują się tutaj i dalej nie jadą. Połączenie zawieszono na czas pandemii, ale już go nie wznowiono. Zdziwiłem się, że Koleje Śląskie nie odtworzyły tej linii. Jesteśmy mocno zainteresowani tym, by to odtworzyć i wierzę, że jak będzie odtworzone, będą mieli mieszkańcy możliwość przedostania się pociągiem, to im ułatwi kursowanie, czy nawet 1-2-dniowe wycieczki do Pragi czy do Wiednia. Zdziwić mogą również ceny biletów. Po wycofaniu się z tej relacji regionalnego przewoźnika granicę da się przekroczyć pociągami PKP Intercity. Jak donosi portal tvs.pl, problem w tym, że koszt biletów online może powalać. Jeśli ktoś chciałby kupić bilet na najbliższy piątek, to po pierwsze nie jest to łatwe, a po drugie bardzo drogie. Da się też zdobyć bilet za kilka euro, ale można go kupić tylko w kasie, a kasy w Chałupkach jak widać nie ma. PKP Intercity odpowiada, że trwają prace nad możliwością sprzedaży przez internet biletów na połączenia międzynarodowe według taryfy podstawowej. Temat niedawno podjęli parlamentarzyści. Jest petycja i interpelacja w tej sprawie. Chcemy, żeby kolej łączyła, Polskę i Czechy, 2 sąsiadujące regiony, żeby ta granica nie stanowiła granicy dla tych, którzy chcą podróżować pociągiem. Koleje Śląskie tłumaczą, że to połączenie się po prostu nie opłaca. Niewystarczające jednak zainteresowanie podróżnych tą relacją, co wynika z naszych analiz i badań dotyczących napełnień i popytu. Aktualnie zostały już zakończone prace dotyczące nowego rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał na przełomie 2022-2023. Jeżeli będziemy rozważać możliwość uruchomienia tego połączenia, to dopiero w kolejnym rozkładzie jazdy. Gmina Krzyżanowice ma w planach rewitalizację budynku dworca w Chałupkach. Jednak jeśli pociągi nie będą kursowały do najbliższego czeskiego miasta, to inwestycja może okazać się zbędna. Jak widać, na razie te 5 kilometrów trudno Kolejom Śląskim pokonać.